grup na temat uzdrowienia chorych, uzdrowienia. Na ten temat nie będę jakoś strasznie dużo mówił, bo bardzo dużo o tym jest mówione, ale na potrzeby tej szkoły trzeba, żebyśmy te rzeczy mieli jasno określone. Taka pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyście sobie zapisali, to Jeremiasz 23:6. Tutaj jest, jakbyście sobie studiowali, żebyście zwrócili uwagę na te dwa podstawowe symptomy sprawiedliwości Bożej, czyli wybawienie i bezpieczne mieszkanie. Pan Jeremiasz mówi o wybawieniu i bezpiecznym mieszkaniu. Wybawienie jest to ratunek od absolutnie jakiejkolwiek opresji, a bezpieczne mieszkanie to jest trwanie bezpieczeństwie na co dzień, w sukcesie każdego dnia. Są symptomy sprawiedliwości, czyli sprawiedliwość Boża. Ona opiera się na wybawieniu i bezpiecznym mieszkaniu, czyli na wyratowaniu człowieka od wszelkiej opresji i na ugruntowaniu człowieka, by mógł żyć w bezpieczeństwie. I drugi jest do Koryntian 1:20 mówi, bo obietnice Boże, ile ich było w Chrystusie, znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen w uchwale Bożej. Oznacza to, że wszystkie obietnice, które są ukierunkowane na działania Chrystusowe, one w Chrystusie dla nas mają swoje tak. I między innymi taką obietnicą jest uzdrowienie i życie w zdrowiu. Sprawiedliwość Boża zawiera w sobie uzdrowienie i życie w zdrowiu. W zdrowiu każdego rzędu, jak o wysokim standardzie zdrowia. W liście do Rzymian 5:8 jest pokazane, że Jezus umarł zamiast nas, czyli On poniósł każdą formę śmierci za nas, a formę śmierci jest, w formie śmierci zawiera się choroba. Choroba jest częścią śmierci. To jest część śmierci. To jest bardzo ważna kwestia, że my nie możemy odłączać chorób od zbawienia. Rozumiecie, że nie jesteśmy zbawieni jedynie z grzechów, tylko jesteśmy zbawieni ze wszystkich konsekwencji grzechów. Uratowani od tego. Mamy pełne prawo do maksymalnego sukcesu. To nie jest już takiego, że to jest jakaś łaska Boża bycia uzdrowionym czy uzdrawianym. To nie tak działa. To jest prawo dane. Sprawiedliwość Boża to jest zrealizowane prawo. Bo czymże jest sprawiedliwość? To jest zrealizowane prawo. Słowo Boże mówi, że w Chrystusie zostało zrealizowane prawo. Chrystus jest sprawiedliwością Bożą. To Chrystus jest sprawiedliwością. Teraz w Chrystusie zostało zrealizowane Boże prawo. Czyli uzdrowienie nie jest aktem łaski doraźnej. Nie mówimy tutaj o globalnym systemie łaski, tylko że wiecie, czasami słyszę, jak ludzie mówią, że mają łaskę, dostają łaskę olejmana, zostają uzdrowione. Ja mówię, to jest bzdura. Uzdrowienie jest dostępne dla Ciebie 24 godziny na dobę. Nie jest to żadna szczególna łaska. Nie jest to coś, co przychodzi do Ciebie z uwagi na to, że Bóg jest łaskawy teraz dla Ciebie, tylko On uwolnił swoją łaskę do każdej dziedziny życia na ziemi, łącznie ze sferą zdrowia. I On już to zrobił. To już się wydarzyło. Czyli tak naprawdę uzdrowienie jest do wzięcia. A więc nie dziękuj Bogu za łaskę uzdrowienia, tylko powiedz: Boże, dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, w którym mam wszystko. Tak? I teraz będę sobie brał to wszystko, to tak jak wielka taca z cukierkami. Rozumiesz? Możesz sobie brać te cukierki, takiego chcesz, proszę bardzo, takiego bardzo proszę. Rozumiesz? Z którego chcesz sobie cukierki brać? Ta łaska to jest ta wielka miednica z cukierkami. Biorę sobie teraz. I mam to, co wezmę. A nie to, co mi dadzą. Tam nie wychodzi żadna ręka z tej miski, nie podaje teraz taki cukiereczek, teraz taki cukiereczek, prawda? Tylko ta miska stoi, nic tam z niej nie jest podawane, tylko jest postawiona cała przed nami. To jest zbawienie przed nami postawione. Rozumiecie? Zbawienie. Zbawieni jesteśmy od grzechów i konsekwencji grzechów. To są takie bardzo ważne aspekty, bo
bo ludzie myślą, że istnieje, że to są szczególne rzeczy. Takie szczególne. Nie traktujmy tego w sposób szczególny. Traktujmy uzdrowienie i życie w zdrowiu, tak, jako prawo Boże dla nas. Jako prawo Boże. W liście do Rzymian 8:32 jest napisane, że On darował nam wszystko. Wszystko nam darował. Wszystko. Rozumiecie? Czyli w ogóle Bóg nie rozmawia z nami o jakichś rzeczach niedarowanych, bo darował nam wszystko. W Galacjan 3:13-14 mamy znowu napisane, że przekleństwo zostało zamienione na błogosławieństwo w Chrystusie Jezusie. Czyli, że nie ma w naszym życiu żadnego elementu, który ma prawo być przeklęty. Dlatego wiecie, jest taka fajna sprawa, że chrześcijanin nie musi się zgadzać na żadną formę patologii w swoim życiu. Żadną. Że w ogóle tutaj nie ma żadnego tłumaczenia, o coś mi w życiu nie idzie, dlaczego mi nie idzie. Nie idzie mi, dlatego bo się zgadzam, żeby mi nie szło. Taką zgodę dałem. Pogodziłem się z tym. To jak ludzie się godzą z chorobą, rozumiecie? O, już tam choroba, już tam dobre, to do pia. A bo godzę się z tym, o, już tam, a no faktycznie szkoły nie skończyłem, to już teraz to nie ma sensu brać się za jakieś w ogóle rzeczy, bo to o, już warto brać się. To nie patrzymy na to w ten sposób. Patrzymy na to przez pryzmat tego, że my mamy prawo do bycia błogosławionymi. Mamy prawo do bycia błogosławionymi. Mamy prawo. Dalej, Tytus 2:14 mówi nam, że jesteśmy wykupieni od wszelkiej nieprawości. Od wszelkiej nieprawości. No przepraszam, choroba jest nieprawością, to coś nieprawego. Ja w ogóle nie mam zgody na to, że ludzie chorują. Ja nie mam zgody, że ludzie cierpią. Ja w ogóle nie mam zgody na to. Jeżeli ja nie, jeżeli mam odczucia takie w sobie, to znaczy, że takie odczucia mam. Bo jeżeli ja bym miał lepsze odczucia niż Bóg, no to byłoby wielkie nieporozumienie. Kiedyś Andrew Womack złapał się na tym, że stał na jakiejś modlitwie wstawienniczej, tłukł głową w jakichś filarach i mówił: Boże, modlę się o tych ludzi, Boże kochany, żebyś tak w połowie ich kochał, jak ja w nich, Boże. Rozumiesz? Tak ustawiam, co ja się mogę powiedzieć? Mówię, to, że do wniosku w ogóle, że musi przerobić w sobie pewną rzecz, wiesz? Chodzi o to, że jeżeli ja odczuwam wstręt do choroby, tak? To znaczy, że ja mam to odczucie od Boga. No bo byłoby chyba trochę nie w porządku, gdybym ja odczuwał wstręt do choroby, a Bóg by był zadowolony z choroby. Słowo Boże mówi jasno i klarownie, że u Tytusa 2:14, że wykupieni jesteśmy od wszelkiej nieprawości. Przez to, przez wymianę krzyżową przecież, przez wymianę krzyżową i my nie opieramy naszej, jakby sfery naszego uzdrowienia i zdrowia na czymś innym, jak tylko na wymianie krzyżowej. Krzyż stoi w centrum wszelkich działań uzdrowieńczych. Nie ma obejścia dla krzyża. Dzisiaj wielu kaznodziei próbuje znaleźć obejście dla krzyża. Ja się temu przyglądam, to jest takie, to jest żenujące, bo Ja przyglądam się, jak ludzie na przykład mówią, że Bóg suwerennie działa. Wiecie, to sformułowanie, że Bóg suwerennie działa, jest herezją. Bóg nie działa suwerennie. Rozumiecie? Bóg nie działa. Bóg działa tylko przez krzyż Golgoty. Czyli nie ma czegoś takiego, że się Bogu podoba, czy kogoś uzdrowić. Rozumiecie? A tego się podoba, tego się nie podoba. Ja sobie uzdrowił, a tego nie uzdrowił. Nie. Przecież rozumiecie mnie, nie można w takiego Boga wierzyć. No tak, takiemu Bogu nie można do końca zaufać. Czy ty byś w ogóle zaufał człowiekowi, który by w poniedziałek miał zajawki takie, a we wtorek inne? Że na przykład w poniedziałek on jest miły, tak? Ale we wtorek to on jest agresywny. Że on w poniedziałek ratuje ludzi, ale we wtorek to on ludzi zabija. Ja bym się z takim człowiekiem nie związał żadną umową. Bo cholera wiedzą mu przyjdzie do głowy, bo przecież on działa suwerennie. Tak? Wiecie, co głoszą podprogowo różni kaznodzieje? Że Bóg nie jest przewidywalny. Posłuchajcie. Słowo Boże mówi, że to, co o Bogu wiedzieć można, tak? Zostało nam objawione. Zgadza się? List do Rzymian. To, co o Bogu wiedzieć można, zostało nam objawione. A więc nie ma takich rzeczy, które zostały przed nami ukryte, a które by były nam do czegokolwiek potrzebne. Takich rzeczy nie ma. Sprawa uzdrowienia jest jasna i prosta. Jezus Chrystus
na krzyżu Golgoty rozchorował się wszystkimi chorobami wszechświata. Poprzednimi, teraźniejszymi, takimi, które jeszcze nie zaistniały w ogóle. Jezus dostał zawału, dostał gruźlicy, rozumiecie? Jezusa zaatakowały pneumokoki, rozumiesz? Jezus wszystko poniósł na sobie. Od kataru po AIDS. I my musimy mieć tego rodzaju zrozumienie, abyśmy mogli chodzić w zdrowiu i usługiwać innym uzdrowieniu. Bo to nie o to tylko chodzi, żebyś ty został uzdrowiony i chodził w zdrowiu, ale chodzi też o to, żebyś innym usługiwał uzdrowieniu. I ja z tą mentalnością staję dzisiaj twarzą w twarz z najbardziej chorym człowiekiem, tak? I ja wcale nie jestem załamany jego chorobą. On się patrzy na mnie, wiecie jak jest, ludzie się patrzą i w ogóle oczekują, że ja teraz będę no taki, znaczy to, podobno to się empatia nazywa. Ja nie uważam, żeby to była empatia. Ponieważ ja nie zgadzam się z chorobą tego człowieka. Ja się nie łączę w ogóle w żadnym bólu, rozumiecie mnie? Ja się nie łączę w żadnej tragedii. Ja po prostu do niego mówię, posłuchaj, to, że jesteś chory, jest absolutnie bezprawne. To nielegalne jest, żeby siedzieć na tym wózku i walić. Rozumiesz? My musimy takie podejście mieć do tych rzeczy. Nie, rozumiem cię, przyjacielu, teraz się pomodlimy, może cię Pan uzdrowi, może cię Pan nie uzdrowi. Rozumiesz? Nie. Ludzie oczekują od nas prostej informacji. Choroba twoja jest nielegalna. A więc teraz weźmiemy nad nią autorytet, tak? I rozwalimy twoją chorobę, abyś mógł żyć w zdrowiu. Oto sprawiedliwość pańska. Sprawiedliwość pańska. I potrzebuję, żebyś zaczął ze mną w tym współpracować, człowieku. Bo ja za ciebie się nie uzdrowię. W ogóle niektórzy to myślą, że my zrobimy wszystko za nich. To jest nieprawda, ale o tym za chwilę. Wracając do Tytusa. Wykupienie od wszelkiej nieprawości na podstawie wymiany krzyżowej. Chrystus rozchorował się chorobami, abyśmy mogli żyć w zdrowiu, ustawicznym zdrowiu. Mateusz 10:7-8 i Łukasz 10:9 pokazują nam, że uzdrowienie to jeden z symptomów nadciągającego, zbliżającego się Królestwa Bożego, tak jak wypędzanie demonów. A więc widzimy, że Królestwo Boże, kiedy się przybliża, kiedy się manifestuje, to manifestują się między innymi uwolnienia od demonów i uzdrowienia z chorób. Jezus, kiedy posłał swoich apostołów, powiedział: chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie, martwych wskrzeszajcie, tak? Rozumiecie, zobaczcie, co on powiedział. On nie powiedział: idźcie tam i przekonujcie ich intelektualnie, że ja jestem Bogiem. On nie powiedział: idźcie i przytulajcie ich i mówcie, że ich rozumiecie. Zauważyliście to? Tam nie ma takich zapisów. Jezus nie powiedział: idźcie i współczujcie. Jezus powiedział tak: idźcie, chorych uzdrawiajcie, demony wypędzajcie, martwych wskrzeszajcie. Rozumiesz, co on powiedział do nich? Mówcie do nich, przybliżyło się Królestwo Boże. Królestwo Boże, kiedy się przybliża, to manifestują się uzdrowienia, uwolnienia, wskrzeszenia, znaki, cuda, dziwy. Rozumiecie, co się dzieje? To się dzieje, kiedy się zbliża Królestwo. Nam nie wolno tego przeoczyć. To jest Królestwo. To Królestwo. 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 Tak działa Królestwo. I to nie chodzi o to, czy nam się wszystko będzie udawać od razu. To nie mówimy o tym, czy my się w tym nauczymy tak poruszać od razu szybciutko. Ale mówimy, że mentalność taką musimy mieć. Bo wszystko się zaczyna od naszej mentalności. Najpierw tutaj, uzdrowienie jest tutaj najpierw. Zarówno dla siebie, jak dla innych. Tutaj pojawia się w twojej mentalności uzdrowienie. Ja po prostu dzisiaj nie biorę pod uwagę czegoś takiego, że choroba to jest opcja jakaś. To jest taka opcja. Jest jedna opcja, to jest zdrowie, druga to jest choroba. Taka opcja. Wiecie, nie ma opcji. Nie ma opcji choroby. Nie ma opcji niemocy. Nie ma takiej opcji. Tak samo jak grzech nie jest opcją. Rozumiecie? Zauważycie, że w Piśmie Świętym jest napisane: grzech nad wami panował nie będzie. Tam nie ma opcji. To, że ty grzeszysz, tak? To nie jest to, że taką opcję masz. To nie jest opcja. To jest patologia. Patologia. Tak samo jak nie jest opcją życie poza małżeństwem. To nie jest opcja. Prawda?
Konkubinat to nie opcja. To proste rzeczy. To jest małżeństwo, reszta to patologia. To tak musimy mieć w głowie. Widzimy chorego człowieka, okej, okay. Niesprawiedliwość. Tak? No niesprawiedliwość jest w ogóle. Nie pytamy dlaczego, po co, jak. No niesprawiedliwość w ogóle. O! I teraz jeżeli ja odczuwam wewnętrzne prowadzenie, to idę i mówię, przepraszam bardzo, czy ja mogę się pomodlić w ogóle, czy Pan pozwoli, czy Pani pozwoli, jeżeli nie, to nie, nie ma problemu, szczęśliwego chorowania, nie masz, rozumiem, co chodzi, ale przedstawiam człowiekowi prawidłową formułę. Proponuję zdrowie zamiast choroby. Ja proponuję, ja w ogóle ludziom proponuję zdrowie, proponuję wolność, takie rzeczy ludziom proponuję. Proponuję im te rzeczy. Jak chcą, to przyjmują, nie chcą, to nie przyjmują, ale to już nie mój interes, ja wiem, co ja mam do sprzedania, ok? Ja to sprzedaję. To sprzedaję. To sprzedaję. Taką rzecz. Tak mnie coś reklamuje. I uzdrowienie to tu musi być. A więc widzimy też tutaj w tym Mateuszu 10:7-8, w Łukaszu 10:9 pewnego rodzaju posłannictwo. Posłannictwo, że my mamy to nieść właśnie, prawda? W Marka 16:17-18 mamy jasny zapis, że każdy może uzdrawiać. Każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek może uzdrawiać ludzi w imieniu Jezusa. Teraz tak, pierwsza rzecz. Uzdrowienie przez władzę. Drugi element, uzdrowienie przez moc. Trzeci element, uzdrowienie przez dary uzdrawiania. A więc uzdrowienie manifestuje się na trzech przestrzeniach. Uzdrawiamy za pomocą władzy, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Dwa, uzdrawiamy za pomocą mocy, czyli działania Bożego za pomocą nas w danej chwili. I trzy, uzdrawiamy za pomocą darów Ducha Świętego, które działają jak Duch Święty zechce, a więc nic nam do tego. Rozumiecie? To jest piękne zdanie, tak jak mówiłem o darach. Dary działają wtedy, kiedy Duch chce. Ja nie wiem, kiedy przeze mnie działa dar, a kiedy dar nie działa. Czasami się zorientuję, czasami nie. Pierwszą rzeczą, na której się skupiam, to ja osobiście, to jest to, co najważniejsze. Uzdrawiamy na podstawie władzy, czyli pomożemy. Uzdrawiamy, bo możemy. Posiadamy władzę, aby przegnać każdego demona i posiadamy władzę, aby nakazać, żeby każda choroba się skończyła. Taką władzę posiadamy w Chrystusie Jezusie. Po drugie, uwalniamy Bożą moc. Kiedy kładziemy ręce na ludzi, tak, to uwalniamy moc. Uwalniamy moc. Następuje wzmożone uderzenie, bo stosujemy władzę i moc. A po trzecie, dalej, jak będzie Duch Święty chciał, żeby się manifestował, to się będzie manifestował i będziemy mieli turbo doładowanie, tak? I w tym momencie następuje jeszcze silniejsza manifestacja. Jakie mamy rodzaje uzdrowień? Dwa rodzaje uzdrowień. Po pierwsze są to uzdrowienia natychmiastowe, po drugie są to uzdrowienia rozłożone w czasie, w Biblii zwane uleczeniami. A więc albo następuje to natychmiast, albo jest to rozłożone w czasie. Nie nam tą rzecz badać, dlaczego tak się rzeczy mają. Dla mnie jest osobiście nieważne, czy ktoś zostaje uzdrowiony natychmiast, czy w ciągu najbliższych dni, czy tygodni. Odrębną rzeczą jest ważny element, to są cuda. Cuda to nie są uzdrowienia. Cuda to jest, wiecie, cudem jest nadprzyrodzona ingerencja w naturalność. Cuda, jeżeli chodzi o sferę zdrowia, one są ściśle związane z elementami twórczymi. Czyli jeżeli komuś czegoś brakuje, to potrzebujemy cudu, a nie uzdrowienia. Jeżeli ktoś nie ma ucha środkowego, jeżeli ktoś ma pozrywane, niewybudowane nerwy w mózgu, no to potrzebujemy w tym momencie cudu, bo tam nie ma co uzdrawiać, bo uzdrowienie to jest pewnego rodzaju naprawa rzeczy, prawda? Natomiast cud to jest stworzenie rzeczy od nowa i trzeba częstokroć modlić się o cud. W jaki sposób to robimy? Przede wszystkim to jest modlitwa. Tutaj już ja będę potem to wyjaśniał, bo o uzdrowienia się nie modlimy, to troszkę inaczej wygląda. Natomiast cuda to jest coś takiego, że my
my od Boga odbieramy nową rzecz dla człowieka, czy też dla siebie bezpośrednio. I o to się prosi, tak? O to prosimy. Ojcze, my teraz chcemy, aby nastąpił cud. Również usługujemy cudami poprzez nakazywanie, czyli po pierwsze my modlimy się do Boga, żeby cud nastąpił i my prosimy o ten cud. Następnie, wierząc, że nasza modlitwa jest wysłuchana, bo w imieniu Jezusa nasze modlitwy są wysłuchane, nakazujemy, aby nastąpiła manifestacja cudu. Czyli nakazujemy, aby ucho środkowe wyrosło, nakazujemy, aby nerwy powyrastały, nakazujemy tym rzeczom, nakazujemy kręgosłupowi pękniętemu, aby po prostu ten rdzeń kręgowy się tam złączył w środku, jak jest zerwany, nakazujemy tym rzeczom. No i oczywiście jest dar czynienia cudów, działa również wtedy, kiedy Duch Święty chce i w tym momencie bez naszych specjalnych działań, często bez żadnej prośby, bez żadnego nakazywania, od po prostu kładziemy ręce na człowieka, następuje natychmiastowa odbudowa. Gdzieś mieliśmy taki ciekawy przypadek, też nie wiedzieliśmy dużo jeszcze na ten temat, ale właśnie kobieta nie miała ucha środkowego i wyszła, ona nie powiedziała nam, że ona nie ma ucha środkowego, ona powiedziała, że ona nie słyszy, nie? No to się modliliśmy o uzdrowienie. Ale w pewnym momencie położyliśmy na nią zagadą ręce, ona opadła pod mocą i wstała i słyszała na ucho. I ona potem podeszła i mówi, ale ja nie miałam ucha środkowego. I to były kwestie sekund tak naprawdę, kiedy to było środkowe. Jej się pojawiło. Jak uzdrawiać? Po pierwsze, najlepsze, taka najbardziej rzecz, taka najbardziej dla nas dostępna, to jest nakładanie rąk, czy nakładamy ręce na ludzi, kiedy możemy. W ogóle nakładajcie ręce na ludzi w uzdrowieniu, w ogóle kiedy tylko możecie. Nie patrzcie, jak wy się czujecie wtedy. W ogóle nieważne, jak wy się czujecie. Nie trzeba żadnych wielkich rzeczy robić, po prostu nakładaj ręce na ludzi. Kładź ręce na ludzi. Po prostu. Naucz się tego. Bądź człowiekiem kładącym ręce na chorych. To nie jest napisane, że masz się modlić szczególnie. Naucz się. Po prostu nakładaj ręce na chorych. Po drugie, to jest rozkaz. Czyli rozkazujesz, aby choroba się skończyła i aby zniknęła z organizmu. Trzecia rzecz, to jest rozkaz w modlitwie zgody. To jest kolejna rzecz, która wzmacnia twój rozkaz. Czyli zgadzasz się z innymi ludźmi i rozkaz jest wydawany na podstawie modlitwy zgody. Następna rzecz. Bywa, że trzeba związać ducha stojącego za chorobą, tak jak w przypadku raka. Nakazujemy najpierw demona, a potem nakazujemy, aby rak umarł. Żeby zniknął, żeby przestał przyjmować tlen, żeby przestał przyjmować białko, żeby przestał się żywić. Oczywiście następna rzecz to samo, tylko w modlitwie zgody. Kolejna rzecz to są nakazy wydawane ciału. Ty mówisz do ciała. Ponieważ ciało zniszczone przez chorobę, one potrzebuje odbudowy, a więc nakazujesz, aby ciało zostało, przyjęło uzdrowienie. Mówisz, żeby się wątroba regenerowała, żeby serce się pozrastało po zawale. Rozumiecie? Mówimy do ciała. Bywa, że jesteś inspirowany do tego, aby polać czy jakoś pomazać czegoś olejem. Szczególnie jest to związane z osobami wierzącymi, nie mogącymi stawić się na różnego rodzaju spotkania. Wtedy dobrze mieć ze sobą olej, ja zawsze kładę ze sobą woże gdzieś. Bywały sytuacje, że kładłem ręce na chorych, że mówiłem do choroby, że nakazywałem ciało i rzeczy się nie działy, a podczas kiedy pomazałem człowieka olejem, nastąpiło uzdrowienie. Dlaczego tak jest? Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Ja uważam, że duży aspekt, takie jest moje zdanie na ten temat, duży aspekt ma psychika. Ja uważam, że w dużej mierze jest kwestią tego, to jak człowiek przyjmuje rzeczy. Bo to nie chodzi o mnie, tylko chodzi o tego, co przyjmuje te rzeczy. I ten olej jest jednak punktem kontaktu. Istnieje też jeszcze takie jedno zjawisko, którego do końca nie rozumiem, ale stosuję go, bo ja ten olej ze sobą włożę wszędzie. I zauważyłem taką rzecz. Nie mam na to żadnych dowodów, ale wiem, że to działa. Że ten olej, im więcej jest złożony ze mną w różne miejsca, tak, tym lepiej działa. Nie wiem, dlaczego. No tak jest. Więc go włożę po prostu. Po różnych spotkaniach, różnych rzeczach, w ogóle tak funkcjonuje, nie?
Bywa też, że ludzie przez udział w wieczerzy zostają uzdrawiani. Ale to jest też kwestia prawidłowego podania ludziom tych rzeczy, bo dzisiaj te nauczania o wieczerzy są mega wypaczone i tam się ludzi faszeruje jakimiś fałszywymi tam rzeczami. Ale jest faktem, że podczas wspólnego jedzenia wierzących ludzi następują uzdrowienia. To jest fakt. Również za pomocą materiału, na który kładzie się ręce i który się komuś daje, ludzie są uzdrawiani. Jakiś czas temu mieliśmy przypadek, że przyszedł człowiek do kościoła i przyniósł kawałek materiału, który miał dać swojemu synowi choremu, który nie chciał do kościoła przyjść, miał mu tam ten kawałek włożyć gdzieś tam, zaszyć, ponieważ my zachęcamy ludzi, mówimy, że róbcie różne rzeczy, módlcie się nad materiałem, wkładajcie w poduszki, w pościel, w buty, ubrania, niech to namaszczenie przebywa, bo wiemy, że materiał jest narzędziem namaszczenia. No ale pomodliliśmy się nad tym kawałkiem szmaty, którą ten człowiek przyniósł. Ten człowiek ją sobie potem schował w kieszeń i poszedł. Ten człowiek był kierowcą zawodowym, dalej jest. I jako kierowca zawodowy miał zwyrodnienie kolan. I słuchajcie, i on jak w czasie drogi do domu, wrócił do domu, miał to w prawej kieszeni. I wrócił do domu i on zorientował się, że został uderzony w prawe kolan. Czujecie? On do mnie dzwoni i mówi, zostało mi zrobione kolano. Mówi, jak już bym to szmatę w kieszeni. Ja mówię, no super w ogóle, wiesz, takie zjawisko na przykład. Nie? No w ogóle nie uniósł tam on dla syna. Tak? Kolejną rzeczą jest to, że uzdrowienie następuje w wyniku pokuty wierzącego. Wielokrotnie jest tak, że nic nie działa, póki człowiek nie wyzna swoich grzechów i nie spokutuje z nich, nie odwróci się od nich. Nic nie działa. Żadne namaszczenie, nic. Tak bywa. Również bywa, że bez zmiany otoczenia nie znika choroba. Nie wiem, dlaczego tak jest. Czasami jest tak, że człowiek musi wyjść z pewnego otoczenia i dopiero człowiek zostaje uzdrowiony. Też takie przypadki widzieliśmy. Bywa, że tylko twój cień spowoduje, że człowiek zostaje uzdrowiony. To są naprawdę rzeczy, które się dzieją. Bywa, że Duch Święty Cię inspiruje, żebyś użył swojej śliny, aby uzdrowić człowieka. Nie zachęcam Was specjalnie, żebyście pluli na innych, chociaż jak zaraz Duch Święty poprowadzi, to plujcie z pełną w ogóle świadomością i róbcie to rzetelnie. Mieliśmy kiedyś taki przypadek, że tam plu ludzie kobiecie w oczy i a ona mówi, lepiej pluj, lepiej, mocniej. Tak pluje jej mocno. I dobrze ma teraz ze wzrokiem. Zaczął się to naprawiać do tego momentu. I przestała być popularna. Bo ja się modliłem, bo taki bagata przyszła i mówi, trzeba jej napnąć w oczy. A mnie to pluje. To mówię, nie ten pluje. No i tam drugi taki człowiek też miał objawienie, żeby nie pluć w oczy. Agata to i tak dobrze napluła, tamten tak słabo, bo nie chciałem być tam niespecjalny, w razie tam mówi, pluj dobrze, pluj, ja pluję! Mówi, napluj jak trzeba, no i słuchajcie, faktycznie. W takim czasie spotkanie, jak tam, no lepiej, potem całkiem się zrobił gorszy. Też jest tak, że uzdrowienie następuje przez wyrzeczenie się przekleństwa. Właśnie kiedy ty łamiesz przekleństwo pokoleniowe, następuje uzdrowienie. Kiedy taka demoniczna siła odejdzie, trapła na przekleństwie, wtedy zostaje uzdrowienie. No, również przez to, że ludzie są, następuje dmuchnięcie w tylu człowieka. Też ja do końca nie wiem, o co chodzi. Wiem, że mam przypadki, że dmuchnę na człowieka, człowiek zostanie uzdrowiony. Jakoś też się nie zastanawiam na tym specjalnie, nie dmucham. Następną rzecz to jest to, że ludzie są uzdrowieni przez działanie Boga, którego nie rozumiemy. Nie wiemy, co się stało. I też nie musimy do tego dochodzić, dlaczego taka rzecz nastąpiła. Bo to każdy ma swoją sprawę z Bogiem. Coś takiego stało się, nie wiemy co. I często ten człowiek nie umie tego też nazwać. Ale nie grzebnie sobie wtedy tym wszystkim. Następną rzeczą jest to, że podczas uwielbienia Boga lub bycia w atmosferze uwielbienia ludzie są uzdrawiani. Tylko poprzez to. I też mamy przypadki u nas w kościele, że ludzie przychodzą, są podczas uwielbienia i są uzdrawiani podczas uwielbienia. Namaszczenie
usługuje tym ludziom i są uzdrawiani. Następną rzeczą to, że ludzie są uzdrawiani przez szczególne, osobiste objawienie. Tak jak moja żona, która chorowała kiedyś dosyć długo na chorobę skóry i Duch Święty przez kogoś jej powiedział, żeby wrzuciła musztardę do wanny, zanurzyła się 3 razy i będzie uzdrowiona. Zrobiła w ten sposób, wrzuciła musztardę, słoiczek musztardy, rozpuściła wannie, zanurzyła się 3 razy w tej wannie, została uzdrowiona. Więc indywidualne prowadzenie, to znaczy, że każdy ma robić tak, chociaż spotkaliśmy już sporo osób, które zaczęły robić to samo, wszystkie zostały uzdrowione. Na przykład. Rozumiecie? Takie coś. Bo ludzie to usłyszeli gdzieś, jakieś świadectwo, szybko zrobili to samo. I choć to są akty wiary. Pamiętajcie, to są akty wiary, to nie musztarda uzdrawia i nie zanurzanie się w wannie, bo to nie tak działa. Bo to nie ma czegoś takiego. To są akty wiary. Akt wiary, który nastąpił u mojej żony, jak wiary, który nastąpił u wielu z tych ludzi. Po prostu. Nie? Są szczególne rzeczy, bardzo szczególne. Tak samo jak usługi. Wielu usług jest bardzo szczególnych. Tak? Ja kiedyś byłem w jednym miejscu, w modlę się taki, im dłużej się modliłem o ludzi, tym bardziej słaby się, że mówię, wreszcie się modlę, mówię, Boże, nie upadł, to jest jakiś słaby kaznodzieja, mówię taki. A podchodzę do takiego faceta, ten facet taki mniej więcej mojej postury i patrzę na niego i mówię, co się dzieje, a on mówi, mam chory kręgosłup, w ogóle, wiesz, ja mówię, dobrze, i modlę się o ten kręgosłup, a Duch Święty mówi, zacznij mi trząść. Ja mówię, wiesz, jest 90 kilo waży, mówię, wezmę go, zemlę je, mówię, na 1000000%, mówię, w ogóle, wiesz, taki jestem słaby, a dobra, zacznij mi trząść. Wziąłem tego faceta, mówię, słuchaj, muszę tobą trząść teraz, nie? Wziąłem go tak w pół, jak bym zacząłem trząść, człowieku, zrobiło mi się tak ciemno w oczach, że ciebie, mówię, muszę go postawić. Postawiłem tego faceta, słuchajcie, kręgosłup z tobą. A ja mam nie zemdlałem. W ogóle nie. Po prostu chodzi o to, że to są działania, może nigdy więcej takie coś mi się nie przydarzyło. A więc nie jest to metoda, bo nie istnieją metody w tym. No i uzdrowienie, które jest najbardziej skuteczne, formuła najbardziej skuteczna i najbardziej popularna, przez osobistą wiarę. Nie ma nic silniejszego, nic potężniejszego niż uzdrowienie przez osobistą wiarę w wymianę krzyżową. Nic nie ma silniejszego. Rozumiecie? I to jest coś takiego, że do tego prowadzimy ludzi. My ludzi uczymy wierzyć. Dlatego tak wiele mówimy o wierze, bo ja wiem, że wszystkie rzeczy, one są w pewnym sensie działaniem pomocowym. To jest coś z zewnątrz podawane. A twoja osobista wiara od początku do końca spowoduje, że ty zostajesz uzdrowiony i nikt więcej nie jest ci do tego potrzebny. Co ciekawe, uzdrowienia przez wiarę są najtrwalsze ze wszystkich. Rozumiecie? Najtrwalsze. Nie ma trwalszych uzdrowień niż uzdrowienia przez wiarę. No i oczywiście jest uzdrowienie za pomocą darów uzdrowienia, bo to jest ciekawe zjawisko, tam jest wiele darów uzdrowienia. Różni ludzie mają różne dary uzdrowienia, ale to są rzeczy, jak mówię, które działają przez to, że Bóg wtedy tego chce. Dlaczego ludzie chorują? Przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą, że nie muszą chorować. To jest pierwsze, dla którego z takiego powodu ludzie nie wiedzą, że nie muszą. Ludzie myślą, że choroba, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest opcja. Tak? Że to tak jest, to choroba przecież. Choroba jest nielegalna. Po drugie, ludzie chorują, bo nie wierzą w uzdrowienie. I w ogóle, kiedy usługujesz ludziom, to mów im o wierze w uzdrowienie. Ucz ich tego. Trzecia rzecz to jest to, że nie chcą być uzdrowieni. Jest ogromna ilość ludzi, która nie chce być uzdrowiona, która przychodzi jednak do kościołów i wychodzi do przodu, żeby na nich kłaść ręce. Mój kolega, który jest psychiatrą i prowadzi też praktykę psychologiczną, magazynet swój, on powiedział ciekawą rzecz, bo mówisz, Artur, mnóstwo ludzi chorych psychicznie nie jest uzdrawiany, dlatego że nie chce być uzdrowiony.
no bo trzeba było wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Tak jak wiele ludzi, wiecie, my prowadziliśmy przez 3 lata kościół pośrodku dla bezdomnych. Ja byłem zadziwiony pewnym zjawiskiem, jak ludzie z rękami i nogami bronili się przed usamodzielnieniem. Nam było łatwiej cudów dokonywać tam. Ile my tam mieliśmy cudów, to się w głowie mieści cudów. Nigdy nie mieliśmy na tak krótkim odcinku tylu cudów. Ale żeby kogoś przekonać, żeby poszedł do pracy, to mieliśmy naprawdę po prostu... Ludzie momentalnie byli chrzczeni w Duchu Świętym, ale musiałem z nimi na przykład rozmawiać 2 tygodnie, żeby dowód osobisty wyrobić. I tak mieliśmy przez 3 lata. W ogóle to było takie... No trudne, to ja powiem tak, to trudne było, nie? Bo to jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, tak? Kwestia wzięcia odpowiedzialności. A więc ludzie, wielu ludzi nie chce być uzdrowionych. Na przykład w naszym systemie pomocy społecznej w naszym kraju, ja z ludźmi często rozmawiam, mówię tak. Ktoś mówi, ja się modlę o uzdrowienie, ja mówię, bierzesz rentę dalej. Masz rentę? Mam. I przychodzisz do mnie, żeby się o ciebie modlił o uzdrowienie. A co miesiąc bierzesz pieniądze na swoją chorobę. Przecież każde twoje podpisanie się pod tymi pieniędzmi, które bierzesz, to jest deklaracja tego, że się zgadzasz ze swoją chorobą. A ja zrezygnuję z renty, jak będę uzdrowiony. Nie, ty nigdy będziesz uzdrowiony. Nie ty. Bo twoim Bogiem jest ZUS. Masz takiego Boga. ZUS. Rozumiecie? W Warszawie w kościele przyszła kobieta, zaczęła świadectwo złożyć. Miała dziecko, które miało autyzm. I ona się modliła o to dziecko. I ona brała rentę na to dziecko, na autyzm. I ona, kiedy do niej powiedział, idź i wycofaj w ogóle rentę. Złóż wniosek, że dziecko jest zdrowe. Poszła, złożyła wniosek, no nie? Zniknął autyzm z dziecka. Szok. I czwartym elementem, dlaczego ludzie chorują, to jest to, że trwają w grzechu. Trwają w rzeczach, których nie chcą wyjść. I dlatego też jest tak, że Boża moc działa w ich życiu, położysz na nich ręce, rozumiesz? A mówię, 70% ludzi choruje z powrotem po uzdrowieniu. 70% ludzi. Tak? Między innymi z powodu tego, że trwają różnoraki odchylone. Fundamenty działania. Przede wszystkim informujemy ludzi o prawdach Bożych związanych z uzdrowieniem. 2. Budujemy ich wiarę. 3. Odważnie działamy. 4. Pomagamy ludziom uruchomić się. To znaczy, jak modlisz się o chorego i modlisz się o chorego, który jest, na przykład nie chodzi, pomóż mu zacząć chodzić. Weź go za rękę, będzie wstań z tego. Zostaw tej kule. Kiedyś byliśmy w jednym miejscu, wyszła taka kobieta o kulach, żeby się modlić. Modlę się o nią i podszedł do niej nogę, zabrał jej tę kulę i poszedł. W ogóle zniknął jej z tymi kulami. A ja się o nią modlę i widzę, że ona się strasznie niepewnie poczuła. Bo wiesz, może myślała, że te kule gdzieś będą znowu, a te Boże z tymi kulami. Słuchajcie, ona odeszła bez tych kul i ona zadzwoniła do mnie w ciągu tygodnia i mówi tak, nie chodzę o kulę, przestałem używać środki przeciwbólowe, w ogóle wszystko mi wraca do normy. Rozumiecie, takie w ogóle jakaś pomoc nastąpiła też, czyli uruchamia się tych ludzi. I pouczamy też ludzi, jak utrzymać uzdrowienie. Utrzymanie uzdrowienia jest bardzo ważną rzeczą. Żeby ludzie mogli trwać w uzdrowieniu, oni muszą utrzymać sami swoje uzdrowienie. Znaczy ty za pomocą wszystkiego tego, o czym mówiłem do tej pory, możesz im pomóc, ale utrzymaj swoje uzdrowienie i tak będą musieli sami. Przecież oni pójdą kiedyś z twojej obecności i będą musieli utrzymać to sami. A więc pouczamy ludzi, aby budowali swoją wiarę. Budujemy swoją wiarę. Twoja wiara uzdrowi cię. To te Jezusowe w ogóle słowa. Tak? Czy wierzysz, że mogę to zrobić? Tak, Panie, wierzę. Tak?
Tak? Niech Ci się stanie według wiary Twojej. W innym miejscu. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Prawda? Uczymy też ludzi, aby wyznawali prawdę. Kiedy zostaniesz uzdrowiony, musisz mówić o sobie jako o zdrowym człowieku. Cały czas. Zawsze. Do końca dni. Do końca dni. Pyta się ktoś Ciebie, jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję, jestem zdrowy. I to jest nieważne, co Ty czujesz, co Ty nie czujesz. Czy to nastąpiło już, czy nie nastąpiło w świecie fizycznym. Rozumiesz? To jest nieistotne, czy nastąpiło, czy nie nastąpiło. Jeżeli przyjąłeś uzdrowienie w jakikolwiek sposób, to jesteś jaki? Zdrowy. Nie, zobaczymy jak będzie. Nie, mam nadzieję. Nie jest napisane sprawiedliwy mój, z nadziei żyć będzie. Rozumiecie? My nie żyjemy z nadziei, my żyjemy z wiary. Wiara to pewność tego, co mamy. Dzisiaj. Wiara to pewność tego, czego nie widzimy, czego nie czujemy. To jest wiara. A więc jeżeli ja przyjąłem uzdrowienie, osobiście przez wiarę, czy przez jakąkolwiek inną manifestację, usługę, czy cokolwiek, tak? To jaki jestem? Zdrowy. Zdrowy jestem. Zdrowy, zdrowy. Też na spotkanie tego kaznodzieli poszedł człowiek, co miał dziurę w krtani. Miał rurkę tu wsadzoną. Nie miał kawałka krtani, miał rurkę. Nie mógł jeść, mógł tylko pić, w ogóle miał różne takie rzeczy. I on przyjął uzdrowienie, ktoś go potem zapytał, jak się czujesz? On mówi, jak? To jestem zdrowy. A co z twoją rurką? On mówi, ja nie mam rurki. Poszedł do domu i powiedział do matki, żeby mu ugotowała kartofli tłuczone, bo on nie jadł parę lat od ostatniej tej, nie? Matka mówi, ale ty nie możesz połykać, ty musisz tam sobie wkładać. Nie, a słuchajcie, cały czas rurka w gardle. Tak? Cały czas. On mówi, zrób mi tłuczonych kartofli. I ona mu zrobiła tłuczonych kartofli i on cały czas, mając rurkę w gardle, tak? Wziął łyżkę kartofli, włożył do buzi, tak? On nie miał prawa tego połknąć, bo mu to nie działało, tak? Ale w tym momencie nastąpiła manifestacja cudu i odbudowanie krtani. W tym momencie człowiek z rurką w gardle dalej brał kartofle, tak? I wkładał sobie do buzi. To jest zupełnie przeciwne intelektowi. To jest zupełnie przeciwne, w ogóle, rozumiecie? Chcę, żebyście zobaczyli, co działa na naszą korzyść, na naszą niekorzyść. Nasze zmysły, wielokrotnie nasz intelekt działają na naszą niekorzyść. Tak? Niekorzyść. My musimy zrozumieć, jak te mechanizmy funkcjonują. Dogłębnie. Ja cały czas uczę się rozumieć tych mechanizmów. To nie jest tak, że ja wziąłem i jakby połknąłem to wszystko. Nie. Uczę się rozumieć tych mechanizmów. A i wiecie co? I trenuję się w tych mechanizmach. Zarówno jeżeli chodzi o mnie, jak i chodzi o innych ludzi. A więc uczymy ludzi wyznawać prawdę. Uczymy też nie wycofywać się mimo widocznych symptomów. Symptom to nie choroba. Choroba została uzdrowiona tego i tego dnia. Teraz to symptom tylko. Symptom. I czego uczymy dalej? Dziękczynienia. Dziękuję Ci Boże, że jestem zdrowy. Uwielbiam Cię za moje zdrowie. Tak? I teraz tak. Ostatnie rzeczy, jeżeli chodzi o uzdrowienie. Kiedy modlimy się o ludzi, czyli przyjmujemy sami uzdrowienie, to pierwszą rzeczą, którą robimy, to błogosławimy, czyli uszczęśliwiamy siebie lub innych ludzi w wyniku tego, że dobrze myślimy, tak? O danym zjawisku lub części ciała. Jeżeli ja modlę się o moją nogę, to ja mam tak wysoki szacunek do mojej nogi, tak? To się w ogóle nazywa błogosławienie nogi. Ona jest dla mnie mega ważna. To nie jest tylko jakaś tam noga. To jest moja noga i dla mnie bardzo ważna noga. To najważniejsza noga na ziemi jest dla mnie. To znaczy błogosławić coś. To błogosławić to znaczy ja Ciebie błogosławię. Tylko ja uznaję coś za mega ważne. Jak idę się modlić o człowieka, jeżeli mówi, ja mam chorą wątrobę, to teraz ja patrząc na tego człowieka w ogóle widzę wątrobę. Ja sobie już wyobrażam wątrobę. Ten temat, który stoi przede mną, to jest wątroba. Tak? Wątroba przyszła do mnie. I ta wątroba jest tak ważna dla Boga, że ja teraz sobie, rozumiesz, w mojej wyobraźni jest to, że Jezus Chrystus, tak? On wyjął swoją zdrową wątrobę i włożył temu człowiekowi, a wziął tą jego chorą wątrobę. Rozumiesz? Ja mam to w myślach, kiedy ja idę się modlić o człowieka, który ma chorą wątrobę.
To znaczy, że ja błogosławię jego wątrobę. To znaczy, że ja uznaję, że jego wątroba jest mega ważna dla Boga i dla mnie. No bo jakże ważna jest to wątroba, skoro Jezus, tak, dał mu swoją wątrobę, a wziął jego wątrobę. Jakże ważna ta wątroba. To jest ważna rzecz dla mnie. To coś ważnego nastąpiło, znaczy błogosławić. To nie tylko błogosławić w imieniu Jezusa, tak? To nie. Drugą rzeczą, tak, to jest w pewnym sensie uwolnienie Ducha Świętego do chorego elementu. Czy też, jak ktoś woli, zaproszenie Ducha Świętego do chorego elementu. Uwolnienie Bożej mocy. Ja wierzę, że kiedy ja kładę ręce na człowieka, tak? To jest moja wiara. To teraz, w momencie kontaktu mojego z tym człowiekiem, następuje przepływ mocy. Ja w to wierzę. Ja nie pytam się, czy on w to wierzy. Jak on w to wierzy jeszcze w tym momencie, to jest w ogóle bardzo dobrze, to mamy mega historię. Ale ja w to wierzę na razie sam. Ja w to wierzę. Ja uwalniam ducha. Ja uwalniam życie. Tak? Trzecia rzecz. Nakazuje odejść chorobie. Czyli staje w autorytecie. Rozkazuje opuścić chorobie ciało. Rozkazuje, żeby rak umarł na przykład. Głus, jajników, masz umrzeć teraz. Tak? Jakiś tam problem z czymś, masz umrzeć, masz zginąć. Następną rzeczą, mówię do chorego organu, żeby się odnowił. Masz się odnowić teraz. Tak? Nerki, macie być zdrowe, tak jak was Bóg stworzył, takie macie być nerki. W imieniu Jezusa. Tak? Często jest tak, że kiedy usługujesz ludziom, tak, to dobrze jest uwalniać dawki mocy. Dawki mocy. Nie trzymać non-stop rąk na ludziach, tak? Bo jest to przedziwne zjawisko, ale to zjawisko niestety istnieje. To jest zjawisko nieprzyjęcia, tak? I moc Boża, kiedy ty kładziesz na kogoś ręce i trzymasz na nim ustawicznie te ręce, to ta moc Boża wychodzi z ciebie, przechodzi przez tego człowieka i wraca do ciebie. I tak naprawdę tylko dotyka tego człowieka. Ale kiedy ty kładziesz ręce i zdejmiesz ręce, to ta moc tam zostaje. O tak to działa. Ona nie wróci do ciebie, bo do ciebie ty jesteś jakby magnes, ty przyciągasz, bo ty jesteś wierzący, ty chodzisz w wierze. Ale to ja zawsze mówię tak. Dotykaj, zdejmuj, dotykaj, zdejmuj. Niech to jest uwalniane, niech to jest uwalniane, niech to jest uwalniane. Rozumiesz? I teraz i modlimy się do skutku. Do skutku, do skutku. Gromimy chorobę do skutku, tak? Do skutku. Jeżeli ktoś choruje i można raz się o niego modliwić. I to potem, jeżeli ten człowiek przychodzi, to ja już na przykład się nie modlę o niego, tylko mówię, chodź teraz, następne dawki mocy w ciebie uwolnię, następne dawki. Już tam nie ma żadnych modlitw, już tam nie ma nakazywania niczemu, już tam nie ma, jest tylko następne dawki. Tak jakbyś podawał następne lekarstwo. Darek Prys napisał kiedyś taką książkę Butelka Bożego Lekarstwa. Bardzo dobra książka. On chorował, Darek Prys, i on w pewnym momencie przyjął uzdrowienie w jakiś sposób. Odstawił leki, prawda? I tak jak przyjmował leki, to trzy razy dziennie przyjmował Boże Słowo. Trzy razy dziennie. Rano, po południu i wieczorem. Tak? Przyjmował Słowo. Ponieważ on wierzył, uwierzył w to, że Słowo ono uzdrawia. I tak też jest. Przyjmowanie Słowa uzdrawia. Tak? To jest przyjmowanie określonej Bożej prawdy, ono uzdrawia. Dlatego mówimy ludziom, aby wyznawali, aby trwali w Bożej prawdzie. I my też wyznajemy, jacy jesteśmy, zdrowi jesteśmy. Dlaczego jesteśmy zdrowi? Bo Chrystus umarł za nasze choroby, bo On wziął na siebie te choroby. Tak? Ciało nasze jest błogosławione. Bóg kocha każdy fragment naszego ciała. Bóg stworzył nasze ciała. Bóg uzdrowił nas w Chrystusie. Mówimy prawdy Bożej. To Słowo uzdrawia nas. Tak? Uzdrawia nas to Słowo. Więc widzimy, że to jest kwestia uzdrowienia. I teraz jak długo trwają formuły powrotu do zdrowia? To jest bardzo różne. Jednego jest natychmiast, innego jest dłużej. Nie poddajemy się. Zawsze do końca. Zawsze do końca. I co robimy? Robimy aktywizację, przyjaciele. Okej, nie mogłeś pracować, bo bolały się plecy, tak? Przyjąłeś uzdrowienie. Idziesz do pracy.
Nie czekasz, aż cię przestaną boleć plecy. Bo ty nie rozumiesz, że one cię przestaną boleć w pracy. W pracy. Rozumiesz? Tak jak ja wchodzę na siłownię, coś mnie tam strzyga, wręczy mnie w imieniu Jezusa Chrystusa, masz pracować prawidłowo. I co? Ja się kładę i ja robię. Tak? W moim przypadku z 90% różnych rzeczy, które miałem, to zniknęły podczas aktów wiary. Podczas aktów wiary. Tak? Czyli robienia kroków wiary. Pomyśl o tym. Tak wygląda sprawa z uzdrowieniem. I chciałbym, żebyśmy te rzeczy mogli sobie pielęgnować. Wiele jest innych dobrych głoszeń, dobrych nauczeń na ten temat, można to sobie zestawić. Ja dzisiaj wiele rzeczy pozostawiałem w swoim życiu. Ja pozostawiałem. I zobaczyłem tak naprawdę, jak działają. Tak? To, co najsilniej działa, tak? To jest osobista wiara. I to jest to, co prowokował zawsze Kenneth Hagin. Osobista wiara. I to, co jest głównym prawidłem, to jest to, że to się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Tak? Odrzuciłem wszelkie nauczania mówiące o suwerenności działań Boga, że tam Bóg chce, to uzdrowi, nie chce, to nie uzdrowi, albo że tam tylko przez to, czy tylko przez to. Nie. Krzyż w środku, tak? I osobista wiara. To są rzeczy, które moje życie osobiście stymulują w uzdrowieniu mojej osoby, jak i uzdrawiania innych ludzi. Bądźmy w tym odważni, bądźmy mądrzy, przyjmujmy te rzeczy, które naprawdę są praktyczne. Pomóżmy Ci. Boże, dziękujemy Ci za te nauczania, za te głoszenia dzisiejsze. Boże, ja modlę się, żeby te rzeczy, one tkwiły bardzo głęboko w sercach ludzi. Niech to Duch Święty będzie dla każdego z nas dzisiaj następnym krokiem do wchodzenia w Twoje cudowne rzeczy. Duchu Święty, wprowadza nas w miejsca, w których będziemy mogli wykorzystywać to wszystko, o czym dzisiaj było mówione. Duchu Święty, ugruntuj to w nas. Ogłaszamy, że nikt nam tego nie wykradnie, że nikt nas nie okradnie z tych rzeczy, nie ogołoci, i że wydamy 100-krotny plon, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.